Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rozwiązaniem równania x minus 5 przez x plus 3 równe 2 trzecie jest liczba. W tym przypadku warto pomnożyć sobie na krzyż te wyrażenia. Czyli to razy to ma się równać to razy to. Czyli piszę x plus 3 razy 2, czyli to wyrażenie razy to, musi dać nam x minus 5 razy 3. X minus 5 razy 3. Taka jest zależność. Łatwo ją udowodnić. Zobacz, jak mamy na przykład takie równanie. 1 druga, czyli połowa, to się równa 3 szóste, czyli połowa, prawda? No tutaj równość zachodzi. No to wtedy 1 razy 6. 1 razy 6 musi się równać 2 razy 3. 2 razy 3, oczywiście jest to spełnione. 6 równa się 6. Stąd się właśnie bierze ta własność. No to mnożę. X razy 2 to jest 2x. 3 razy 2 to jest 6. To się równa x razy 3 to jest 3x, minus 5 razy 3 to jest minus 15. Mam takie równanie. Proponuję x przenieść na jedną stronę, liczby na drugą stronę. Czyli z lewej strony będę miał 6 plus 15. Pamiętajmy, że jak przenosimy liczbę na drugą stronę znaku równa się, to zmieniamy znak. I co teraz? Mamy 3x odjąć 2x z tej strony, minus 2x. Czyli 6 plus 15 to jest 21, a tutaj mam 3x odjąć 2x, czyli x. Nasz x to jest 21, poszukajmy takiej odpowiedzi. Jest to oczywiście liczba, odpowiedź A, liczba 21.